wciąż spędzamy dużo czasu w domu, co wiąże się z przywiązywaniem większej uwagi do tego, jak wygląda nasza przestrzeń, jak również i do tego, jak bardzo funkcjonalna powinna ona być. Ostatnio omawiałam trendy wnętrzarskie 2022 roku z dokładnym wyszczególnieniem tego, co obecnie będziemy często obserwować we wnętrzach. Teraz przyszedł czas na omówienie trendów łazienkowych, bo przecież pomieszczenia te powinny być nie tylko atrakcyjne dla oczu, ale również i wygodne oraz funkcjonalne. Zanim przejdę do dokładnego omówienia trendów, chciałabym Was o coś poprosić. Jeżeli moglibyście coś dla mnie zrobić, to będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie przycisk subskrybuj. By to zrobić, konieczne jest założenie poczty na Gmailu. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka, a mnie pomożecie dalej rozwijać mój kanał. Będę bardzo wdzięczna za Waszą pomoc i ogromne wsparcie. A przechodząc już do rzeczy, zaczniemy od kolorystyki. W tym roku oczywiście nadal obowiązują kolory ziemi. Beż, karmel, brąz, oliwka, złamana biel, odcienie terakoty czy taupe. Łazienka urządzona w tej kolorystyce od razu staje się miejscem przytulnym i ciepłym w odbiorze, w którym miło spędza się czas, bo kolory te nawiązują do natury i przybliżają nas do codziennego obcowania z nią, do relaksu i wyciszenia. Jednak w trendach tego roku nie można pominąć również popularnego koloru eukaliptusa czy zgaszonego błękitu, które w łazienkowych przestrzeniach wyglądają bardzo ciekawie. Są one pewnego rodzaju odejściem od klasycznej i popularnej bieli oraz szarości, które przez wiele lat gościły w naszych łazienkach. Pojedyncze kolorowe elementy, czy to płytek, czy konkretnych mebli, zdecydowanie urozmaicają wnętrze i wprowadzają do niego powiew świeżości i też odrobinę koloru. Dlatego właśnie dla wszystkich miłośników kolorów we wnętrzach ten rok będzie bardzo ciekawy. No dobrze, a co w takim razie z osławioną bielą i szarością? Te dwa kolory to przecież klasyka gatunku, która zawsze będzie świetnie wyglądać. Obecnie różnica polega jedynie na proporcjach. Szarość nadal będzie chętnie wybieranym kolorem w łazienkach, jednak będzie jej zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach. Będzie ona łączona na przykład z drewnem, z beżem czy brązem, by w ten sposób przełamywać jej chłód. W przypadku klasycznej bieli będzie bardzo podobnie. Dzięki zestawieniu jej z drewnem i innymi elementami o ciepłej kolorystyce, jej całościowy odbiór również okaże się zupełnie inny, dużo przytulniejszy. W nawiązaniu do ciepłej kolorystyki, kolejnym łazienkowym trendem tego roku będzie oczywiście stylistyka japandi, która zdecydowanie przypadnie do gustu, zwłaszcza miłośnikom przytulnego minimalizmu, dla których, jak wiemy, jakość jest bardzo istotna. Styl japandi to tak naprawdę mieszanka stylów, który czerpie z nich wszystko to, co jest najlepsze. Minimalizmowi zawdzięcza geometryczne linie i oszczędność form, ze stylu skandynawskiego czerpie prostotę, stonowane barwy i miłość do naturalnych surowców, natomiast w przypadku stylu wabi-sabi, który jest trendem doskonale niedoskonałym, nawiązuje do kultury japońskiej, która jest bardzo mocno związana z naturą przemijania. Urządzając łazienkę w stylu japandi, tak naprawdę skupiamy się na maksymalnie trzech kolorach. Mogą to być oczywiście wcześniej omawiane już przeze mnie kolory ziemi, beże, złamana biel, czerń czy szarość. W łazience tej stawia się również na jakość materiałów, kosztem oczywiście ilości różnorakich rzeczy. Japandi to naturalne surowce, takie jak drewno, rattan, kamień czy bambus, a przez to, że w kulturze tej bardzo mocno wpisana jest idea życia w symbiozie z naturą oraz poszanowanie do starych przedmiotów, właśnie jakość jest tak ważna. Jak zapewne duża część z Was już doskonale wie, od kilku lat daje się zauważyć niesłabnącą popularność lameli, które ozdabiają różne przestrzenie naszych domów. I trendem tego roku będą również fronty meblowe czy zabudowy, które z deseczek tych są wykonane. Poza klasycznymi lamelami niezwykle popularne będą również tak zwane ryflowane fronty. Na powierzchni takich frontów tworzy się regularne rowki, zmieniając w ten sposób płaską, jednolitą strukturę w trójwymiarową, ciekawą płaszczyznę. Takie zabudowy urozmaicają pomieszczenie, często też wysmuklają przestrzeń i wprowadzają powiew nowoczesności. Ryflowania te, tak samo jak i lamele, mogą być drewniane, ale też i malowane w danym kolorze, a zestawiane z innymi gładkimi elementami sprawiają, że cała przestrzeń bardzo zyskuje na atrakcyjności. W przypadku łazienek świetnie wyglądają na przykład szafki podumywalkowe,
których fronty wykonane są właśnie w ten sposób. Nie dość, że we wnętrzu możemy zagrać samym kolorem, to i faktura materiału potrafi świetnie je odmienić. Wiem, że bardzo duża część z Was nie lubi lameli, o czym opowiadałam już właśnie w tym oto filmie. Jestem jednak bardzo ciekawa, co sądzisz o tych ryflowaniach. Czy one Ci się podobają, czy raczej niekoniecznie? Napisz w komentarzu pod filmem. A jak wygląda kwestia modnych umywalek? Ten rok to zdecydowanie umywalki nablatowe, o bogatej, często też nieregularnej, wręcz nawet rzeźbiarskiej formie, jak również te okrągłe, minimalistyczne i proste misy. Pojawiać się one będą również w różnych kolorach, co będzie bardzo ciekawą alternatywą dla klasycznej białej czy czarnej ceramiki. Trend tego roku jest taki, by łazienki były przytulniejsze i cieplejsze. Dlatego wszelkie obłości są tak pożądane i też chętnie wybierane, zamiast oczywiście kantów czy surowych i prostych linii. A skoro mowa już o modnych obłych umywalkach, to w 2022 roku w łazienkach również zobaczymy dużo innych organicznych kształtów w postaci na przykład bardzo modnych luster, wanien, oświetlenia, mebli czy też różnych dodatków. Takie obłe kształty bardzo fajnie zmiękczają przestrzeń i przełamują jej surowość, a ponadto świetnie komponują się też z innymi prostymi elementami. Obłe kształty są bardzo przyjemne w odbiorze i zachęcają też do wypoczywania w takiej przestrzeni, a przecież łazienka jest miejscem, w którym fajnie jest móc się zrelaksować. A swoją drogą jestem bardzo ciekawa, co Ty myślisz o nablatowych, okrągłych i na dodatek kolorowych umywalkach. Daj znać w komentarzu. Przy okazji trendów tego roku nie mogłabym nie wymienić również marmuru, o którym ostatnio w moich filmach jest bardzo głośno. A to wszystko oczywiście za sprawą tego, że od kilku lat jest on wręcz niesłabnącym trendem, który cały czas utrzymuje się na podium. Tego roku marmurowe płytki oraz dodatki nadal będą bardzo modne. Zarówno te wielkoformatowe, jak i te o mniejszych rozmiarach, w różnorodnych kształtach i kolorach. Umieszczane na podłogach, ścianach, łączone ze złotem czy czernią. Ale marmur w łazienkach to przecież nie tylko płytki, ale również i dodatki, czyli tace, dozowniki czy różnego rodzaju pojemniki, które są zarówno praktyczną, jak i też estetyczną ozdobą tej przestrzeni. W tym roku natomiast coraz częściej będziemy obserwować również pojedyncze, monolityczne marmurowe elementy. Wielkie blaty łazienkowe wraz z umywalkami, umywalki wolnostojące czy też marmurowe obudowy wanien. Te elementy mają stanowić bardzo ciekawe akcenty, które wyróżniają się na tle pomieszczenia. Marmur nadal będzie bardzo chętnie łączony ze złotem, zwłaszcza tym szczotkowanym, jak również z bardzo modnym tego roku drewnem, czy też klasyczną i ponadczasową bielą. W trendach tego roku znacznie zwiększy się również różnorodność mebli wykorzystywanych w łazienkowych aranżacjach. Meble te to już nie tylko szafki podumywalkowe, czy szafki wiszące, bądź też inne zabudowy meblowe, ale także wiele elementów, które tak naprawdę są charakterystyczne na przykład dla salonów czy sypialni. Komody czy toaletki wykonane w stylu vintage, różnego rodzaju taborety, ozdobne parawany, stoliki pomocnicze, które ustawiane są tuż obok wanien, to elementy, które mają nadawać łazience nowej roli, pokazując również, że łazienka to nie tylko typowo higieniczne pomieszczenie, ale również takie, które może posiadać bardziej domowe, komfortowe, przyjazne i przytulne funkcje. Tego roku z pewnością będziemy oglądać również dużo aranżacji z wannami wolnostojącymi i to nie tylko w samych łazienkach, ale także w sypialniach, które będą tworzyły kąpielowe przestrzenie. Wszystko to będzie na jednej dużej powierzchni, często też wydzielonej na przykład szybą, która wizualnie stanowi bardzo lekką i przestronną konstrukcję. Takie aranżacje sprawiają wrażenie ekskluzywnego pomieszczenia, w którym sama kąpiel staje się bardzo luksusowym doznaniem. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zatem moje pytanie brzmi, który z trendów podoba Ci się najbardziej, a który najmniej i dlaczego? I koniecznie daj znać, co sądzisz o wspomnianych ryflowaniach. Jestem bardzo ciekawa Twojego zdania. My widzimy się już w przyszłym tygodniu. Ja oczywiście życzę Ci cudownego weekendu. Do zobaczenia. Cześć!